Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Rush Zemsty Zemot. I dzisiaj kolejna nasza mapka, jak widzicie, troszkę się zmieniło. Wykonałem sobie na live'iku tutaj wszystkie challenge odnośnie Heroika oraz odnośnie Iron Challenge. Były dosyć fajne, dosyć łatwe wbrew pozorom, więc jak najbardziej tutaj bardzo fajnie poszło. I jedna ważna informacja dla was. Żaden z tych naszych tutaj dodatkowych challenge nie dał na dodatkowych punktów. To jest dziwne, bo jak dobrze pamiętacie, w poprzednich edycjach Kingdom Rush'a przechodzenie tych ekstra bonusów, czyli tych Heroic oraz Iron, dawały zawsze jakieś tam bonusy. Tutaj tego niestety nie ma. Więc to szkoda. Szkoda oczywiście, że twórcy tego nie dodali, jak i poprzednio, czyli mamy maksymalnie te 3 gwiazdki. Nie mamy możliwości uzyskania ich większej ilości, bo te kolejne już te nam nic więcej nie dają, więc nawet nie wiem po co je wykonywać, chyba że tylko i wyłącznie po to, żeby je mieć. Po prostu po to, żeby je mieć. Gramy cię z podpisanym jeszcze Herosem. Gramy jeszcze podstawowymi wieżyczkami. W kolejnych mapach będziemy te wieżyczki już lekko modyfikować. Mamy 2 przejścia, okej, dobrze. Teraz żeby tutaj się lekko zabezpieczyć przed nimi. Więc pierwsze primo. Tutaj stawiamy sobie wojów oraz tutaj. Czyli 2 wojów będziemy mieli tutaj do zabezpieczenia. I teraz trzeba się zabezpieczyć kolejnymi rzeczami, czyli tutaj zdecydowanie leci rakietka, czyli na dół leci wojownik, który pójdzie na pierwszą linię ognia, bo jest w miarę fajny. Okej, lecimy teraz tutaj z koksem, zobaczymy jak nam pójdzie w tym pojedynku. Pamiętajcie oczywiście o łapeczkach w górę, żeby dać ich jak najwięcej. Czy więcej nie gracie, to może dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek, chociaż no, nie wiem czy się uda mi, ale jutro na pewno będzie kolejny odcinek z Kingdom Rush'a. Będzie mi bardzo miło, jeśli o tym odcinku zostawicie przynajmniej 200 czy tam 300 nawet łapeczek. Wierzę w wasze możliwości, więc teraz w tym momencie każdy na dół klika tą łapeczkę w górę i komentarz pisze rzecz jasna, bo wasze komentarze są bardzo ważne, zawsze je lubię czytać i wam na nie odpowiadać, więc tym bardziej wtedy macie wprost interakcję ze mną, więc według mnie chyba to jest ciekawe. Dobra, szukamy tu oczywiście jakichś ukrytych achievementów, tutaj chyba będą achievementy, tak, odnośnie picia pewnie. Okej, okay, tylko nie wiem jeszcze na czym to ma polegać, ile razy mam tutaj go jeszcze tutaj napoić. Zobaczymy zresztą za chwilkę jeszcze, ile tutaj ma być. Okej, okay, padł i jest achievement get. Okej, okay, rodzina z Simpsonów, tak? To chyba z Simpsonów jest ta osoba akurat. Tak mi się wydaje, to jest chyba Oktoberfest, tak w ogóle. Chyba tak, chyba coś w tym stylu. Jak widzicie, Hero sobie bardzo fajnie radzi. Jest tylko jeden tutaj w pojedynczykę, a naprawdę daje sobie tutaj radę z taką większą ilością przeciwników, więc jak najbardziej jest to ok. Wiem, że mi wiele osób pisało, że Herosi ci płaci są o wiele lepsi. No niekoniecznie, widzicie, ten również daje sobie radę. Jaki on ma w ogóle tutaj standardowy damage? 6-18, no może to nie jest jakiś ekstra dobry. Ale pamiętajcie, że ja mam Herosów tamtych na poziomie troszeczkę wyższym i temu oni są po prostu lepsi. Prawdopodobnie temu, albo faktycznie, no niestety płatność tutaj robi swoje. Okej, okay. Idź tutaj leciutko w dół, żebyś tutaj się nabił, żebyś tutaj, no twoje życie się lekko zwiększyło, nie żebyś był taki jak teraz, kiedy mizerny, nie ukrywajmy. Okej, okay, w tym miejscu koniecznie potrzebujemy kolejną naszą armatkę, czyli kolejnych goblinów, którzy mają rakiety zamontowane na swoich plecy, żeby po prostu tutaj sobie fajnie tutaj radzili. Dobra, lecimy oczywiście dalej, bo chcę tutaj dotrzeć jak najszybciej. Okej, okay, super. I potrzebujemy to oczywiście podbić do góry. Jak w ogóle tam u was? Jak wam idzie ta gierka? Wiem, że już część z was mi pisała, że w ogóle już przeszliście wszystkie mapki i przeszliście całą gierkę. W ogóle wow, wielki szacun dla was, że daliście sobie radę w jeden dzień to wszystko pokonać. No, mnie się aj, nie udało. Aj, o, cholerka, czekajcie, tutaj też. Przepraszam bardzo, ale no, wow. Wow, dobra, okej, okay, okej, okay, spokojnie, sej, spokojnie. Zajmuję się gadaniem, a nie patrzy się, co tutaj się wyprawia wokół ciebie, więc musisz się na tym troszkę bardziej teraz skupić z tego wynika. Okej, okay, chodź tutaj teraz. Wy tutaj sobie, mam nadzieję, że poradzicie, jak nie, to dodam wam jeszcze jednego woja, może tak dla pewności bardziej. Dobra. Oni sobie tu powinni w miarę poradzić, oczywiście, mówię w miarę, no bo to, wiecie, to różnie oczywiście bywa. Puszczamy kolejną rundę i kolejna informacja, mamy wreszcie jednostkę odporną na magię. Na szczęście my tej magii prawie w ogóle nie używamy. Nie lubię, po prostu nie lubię tego. Może leczyć innych, ale tylko chyba, że krasnali może leczyć? Chyba tak. I duża odporność na magię. No niekoniecznie duża, bo z tego co widziałem, ma tylko jeden punkt odporności. 3 punkty odporności, więc to jest dobra. Okej, okay, faktycznie ma dużą odporność na magię. Faktycznie to jest duża odporność na magię, więc może go tutaj zatrzymajmy go wprost.
Okej. Okay. Weźmy tutaj go sklep sam w pojedyneczkę, bo to będzie troszkę ciężki przeciwnik, więc trzeba go oczywiście tutaj zatrzymać. I tego zdecydowanie trzeba podbić do góry, żeby jednak ten damage był zdecydowanie mocniejszy, bo no to nam będzie potrzebny. To nam będzie zdecydowanie potrzebne. Okej, okay. I teraz na tył, tak w ogóle. Bo fajnie wiecie, chodzi o to, żeby on jakby zajął tych naszych tutaj magów, czy tych leczących, żeby oni nie zdołali nikogo tutaj podleczyć, uratować, żebyśmy mogli tutaj spokojnie tutaj klepać. Okej, okay. Pierwsze jednostki latające, a ja nie mam w ogóle nic na nie, no nic na nie w ogóle nie mam już zbudowanego. Mam tylko jednego tutaj archera, który pewnie i tak będzie poza zasięgiem. Oj, to będzie problem. Problem będzie, żeby ich tutaj pokonać. Postawmy tutaj kolejnego archera. I ruszmy z rundą, ruszmy z rundą. Jako, że dzięki temu dostanę tych ekstra punkcików troszeczkę więcej. I może to nas jakoś tam uratuje. Okej, okay, leci helikopterek. No i co teraz? Zróbmy w ten sposób, okej, okay, to on oberwał. Dzięki tej rakiecie on oczywiście tej oberwał tak ekstra. Dobra, kolejny tutaj w tym miejscu archer musi być zdecydowanie. Dobra, dzięki tym rakietkom, tak jak tutaj dajemy radę, ale pamiętajcie, że rakietka nie strzela, jeśli nie ma tutaj oponentów. Widzicie sobie, to właśnie jest ciekawe, że rakieta sama w sobie nie bije latających, ale jeśli ta rakietka, tutaj postawimy jeszcze innego, ta rakietka uderzy kogoś innego, to zasięg AOE tego ataku już jest w stanie go klepnąć. To jest ciekawe, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście staramy się, jak widzicie, tutaj w pełni wszystkich tutaj porozwalać. To oczywiście nie zawsze się udaje nam, no ale... No tak to po prostu bywa, że nie zawsze nam się wszystko może udać. Ale na razie jest okej, okay. Na razie jest okej. Okay. Większość jednostek jesteśmy w stanie rozwalić bez problemu. Czasem użyjemy tych skilli, ale jeszcze przynajmniej nie użyłem tego ataku specjalnego i z tego jestem naprawdę dumny, że jednak z tego ataku jeszcze nie musiałem w ogóle korzystać. Okej, okay, podbić się tutaj troszkę bliżej. Tych, zatrzymajmy ich może w tym miejscu. Mhm, to będzie dobre rozwiązanie. I mam tu oczywiście, że umiejętność, czekajcie, odsunę go, bo on za bardzo obrywa. Zwykle za bardzo tutaj obrywa i to nie jest fajne. Wiecie co, tych bym jednak klepnął, bo boję się, że oni tu mogą mi troszkę psuć moją całą tutaj rozgrywkę. No i dobra. No co, podbijemy tych albo tych, prawda? Tych chyba podbijemy bardziej. Bo ta strona jest chyba słabsza, ta strona jest o wiele, wiele gorsza. Więc tych podbijmy, tych szczelmy i teraz kto to taki jest? Idzie pod ziemię, jest bardzo szybki. Okej, tu będzie problem z tego co widzę. No właśnie. Okej, dobra. Ma mało życia na szczęście, więc przynajmniej tyle. No i tak nie zmienia to faktu, że no troszeczkę z nim będę miał problemów. Dobra, pójdźmy teraz w tym miejscu, się obrońmy troszeczkę przynajmniej. O, tych strzelamy? Nie, tych strzelimy na wyższe upgrade, bo skoro i tak się jak oni mają bić na dwie strony, to ich przynajmniej do tutaj umiejscowieni. Chodź teraz na górę szybko. I oby tych kopiących było jak najmniej i wykrakałem, kolejni się pokazali. Aj, oni się tylko na chwilę pokazują, później znowu znikają. Okej, okay. Oj, to będzie ciężkie. To będzie z nimi naprawdę wielki problem z tym co widzę. Na szczęście mają długą drogę w miarę, więc to przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. Ich podbijmy, nie, podbijmy ty. Aj, mój wojownik padł. No niestety tak po prostu bywa. Wojownik, który nam poległ. Będę slow znowu. A mam te kolejne poziomy. Właśnie, i to jest jedna ciekawostka, którą zauważyłem. Nie ma rozbicia na, później na dwie ścieżki, czy na trzy ścieżki nawet. Nie ma tego, po prostu tego nie ma. W tym momencie mamy tylko jedną ścieżkę jakby. Nie możemy na to w ogóle w żaden sposób wpłynąć. Jest to dla mnie troszeczkę dziwne, bo zawsze te ścieżki nam tutaj były umiejscowiane. Tutaj ścieżek nie ma. Jest tylko jedna główna ścieżka dla każdej wieżyczki. Przynajmniej na razie, do tego momentu na tym, a to już jest czwarty tier, więc troszeczkę dużo to się wydaje. Nie zauważyłem jeszcze żadnych tutaj poziomów. To jest smutne, muszę wam powiedzieć szczerze. To jest smutne. Sądziłem, że jednak będą te rozbicia na różne ścieżki, ale może dlatego z nich zrezygnowali, bo jednak w tej grze mamy opcję wyboru większej ilości wieżyczek, prawda? Czyli możemy sobie zmienić nasze tutaj wieżyczki na troszeczkę inne i może to ma zastąpić to, że nie możemy jakby wybrać jej ścieżki głównej. Może o to chodzi. Okej, okay, pierwszy, chyba z dużą ilością życia. Increase ability when blocked. Slow. Dobra, on będzie miał sporo życia i będzie chyba niezniszczalny przez moment.
Zobaczymy, co z tego będzie. Gdzie on idzie z góry, więc nasz bohater idzie na przywitania. Może jeszcze chwileczkę nie poczeka. Niech on troszeczkę tutaj nam dojdzie, przynajmniej do jakiegoś sensownego tutaj poziomu, że rzecz jasna. I później będziemy cokolwiek tutaj kombinowali więcej. Okej, jakie masz tu odporności w ogóle? Zerowe odporności, przynajmniej tyle tak naprawdę. Przynajmniej tyle, że tych odporności tutaj nie ma. Zabijemy tutaj tego pana. Wow. Ej, wow, ale on klepie nas. Ale on nas po prostu klepie teraz tutaj. Dobra, padł, oczywiście padł tutaj on, więc no przynajmniej tyle. No ale i tak czy siak, naprawdę sporo. Czy jakby się ktoś pokazał, on wtedy zyskuje odporności jakieś? Czy, czekajcie, zobaczcie jeszcze raz to. On się uruchomi. Aha, dobra, już nic nie zauważy po prostu. Już nic nie zauważy, okej. Okay. Jeszcze więcej, fast. 23 do 34, nie, potrzebuję jeszcze tutaj nabić, zdecydowanie. No i puszczajmy kolejną rundę, tak naprawdę od razu, od ręki, wręcz bym powiedział. Bo chcę zobaczyć jeszcze tych panów tutaj. Nie, a nie, jego złość powoduje, że ma więcej życia, widzicie? 1300 życia, więc dobra, w sklepie, żeby go rozwalić, najlepiej mu w ogóle nie przeszkadzać, żeby on sobie sam szedł i sam po prostu tutaj padł. To jest najlepsza dla niego opcja, żeby z nim sobie dać tutaj radę, oczywiście. Okej, okay, a ty trzeba zatrzymywać jak najbardziej się tylko da. No dobra, tu my pozostawiamy tutaj wojów w tym miejscu, żeby jednak zatrzymali tutaj ich troszeczkę. Dajmy tutaj tych i się odsuńmy sami, żeby się troszeczkę podleczyć, bo jeszcze raz sobie rozwalę, będzie smutny z tego powodu. I dajmy teraz jeszcze troszeczkę, dobra, są już kierunki, bo, znaczy dobra, są umiejętności specjalne, więc... Dobra, to jest mark. Short arrow that marks enemy na 5 sekund i wtedy ma większy damage o 30%. Okej. Okay. Shot punish and insta kill. Okej, okay, insta kill, rozumiem już to. I respi kruka, który pasywnie atakuje. 2 damage'a. Dajmy 2 kruki w takim razie. Zobaczymy, jak te kruki będą sobie tutaj radziły. Zobaczymy. 2 damage może nie jest dużo, ale może przy takiej masówce będzie to jakoś fajnie tutaj wyglądało. Ale czy my teraz wiemy wreszcie, jak to wygląda. Ciekawe, jak są atki specjalne, że tutaj 370. Dużo pieniążków to potrzebuje, tak naprawdę. Nie wiem, czy będę w stanie tyle nazbierać, ale zobaczymy zaraz. Może się. Kruk? No. Powiedzmy, że jakiś tam damage zadaje. Oba, nie warto. Nie warto oczywiście go tutaj robić. Zdecydowanie nie warto. Obiliśmy go 2 razy na 2 poziomy. Ale jakoś ekstra jakiegoś damage'u nie czuję w nim, więc no nie ukrywajmy, nie będziemy go tutaj robili już więcej. Teraz go mamy, bo mamy, ale później jak tam widzicie... No on nic nie bije, dosłownie on nic nie bije. Dosłownie i przenośnie, więc... Tego nie będziemy zrobić. Okej. Okay. I teraz mamy naszą rakietę. Damage naprawdę jest bardzo ciekawy. Tutaj mamy Hydro Bike that Extra Range jeszcze będzie miał. Okej, okay, dajmy sobie to. Tutaj Detective Bike Explosive Throw, czyli 5 jeszcze chyba rozprysku będzie miał ekstra. To może być jakoś ciekawe. I tutaj rzuca bomby na ścieżkę. To jest jak będzie w porządeczku. Więc to sobie oczywiście strzelimy, sobie tego na pewno chcę strzelić. Bo dobrze, żeby ciekawe, te rozpryski mogą być tutaj bardzo, bardzo fajne. Okej, okay, dajmy tutaj malutkiego boosta, który się przyda zdecydowanie. Żeby to jak na moim razie na sam koniec nie przeszli, bo to byłoby troszkę słabe. I strzelmy sobie to, zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Okej, okay, no i co? Strzela? Rozprysk? Nie jestem pewien, co tak naprawdę dawało teraz już w takim momencie. That explodes mid-air, urge and throw. Czyli jakby w locie to ma eksplodować i coś rzucać. A to może to któryś tam atak, tak naprawdę. Może to o to chodzi. No to któryś tam atak jest właśnie będzie taki lepszy. A standardowe mogą być troszkę słabsze. Może o to tutaj, come on. Może, o właśnie, to jest to. To było to, dobra, dajmy to rzucanie na ziemię. Okej, okay, dajmy tutaj, no dajmy tutaj jednak tego spustowania, żeby tutaj troszeczkę ich sklepać. Może być troszeczkę ciężkie dla nas. Insta kill, mark, dobra, no dajmy tego marka jednak. Dajmy przynajmniej to. Też mogę jeszcze troszeczkę wyżej, żeby jeszcze trafił na nich.
Ale ja go odsunę, bo ja go odsunę, żeby on tutaj miał troszeczkę większe szanse na atakowanie cokolwiek. Dajmy jeszcze tego insta-killa. Może się... A nóż uda, tak przypadkiem? Chyba jednak nie. Ale chyba Mark szczelił się. Chyba jednak poszedł Mark w takim razie. Okej, dajmy tutaj lekką pustę na górną ścieżkę. I przy okazji właśnie, może jeszcze wojów podbiłem do góry coś. Zobaczymy, jak jeszcze te nasi woje wyglądają na tym wyższym poziomie. No ale widzicie, czwarty tier odblokowuje nam de facto tutaj te ścieżki pozostałe na umiejętności specjalne, ale powoduje to i tak czy siak, że jest tylko jedna główna ścieżka. Nie mamy tego rozdwojenia na dwie różne ścieżki. Tylko szkoda, że z tego zrezygnowali na rzecz większej ilości wyżyczek, więc de facto no nie ma więcej wieżyczek, nie ma większej ilości wieżyczek, po prostu zamiast wieżyczek dodatkowych postanowili, znaczy zamiast ścieżek dodatkowych na wieżyczkach postanowili oni pójść na oddzielne wieżyczki, ale de facto te same. Bo tam widziałem, że jest drugi rodzaj wojownika, no to mógłby być tylko, że zwykły wojownik, który się rozdziela na tą drugą ścieżkę. No nie wiem. Na razie mam troszkę mieszane uczucia w tej sytuacji, jak już to zobaczyłem, mam mieszane uczucia co do tego. No ale zobaczymy. Cooldown się troszeczkę nam zmniejszył, okej. Okay. Insta-kill będzie częstszy, to by wynikało. No zobaczymy, co z tego w ogóle będzie. Na razie mówię, mam mieszane uczucia co do tego. No i dobra. Pokonana mapka, 16,5 minuty. Może zróbmy tak, o, jak teraz strzelicie te 200 łapeczek, to o 17 kolejny odcinek, może nie o 17, troszeczkę później, no ale tak chyba zrobimy, że dzisiaj jeszcze może strzelimy kolejny odcinek, ja go zaraz nagram oczywiście i go przygotuję. Jeśli będziecie chcieli kolejny materiał, koniecznie dajcie mi znać komentarzu pod tym filmikiem i będę nagrywał chyba jeden filmik, będzie z jednej mapy, bo teraz te mapki są takie, że nagrywanie dwóch mapek będzie kończyło się 30 ileś tam minut, a takie materiały to chyba za długie do oglądania. W takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym materiale już za kilka godzin, mam nadzieję, więc łapeczki lecą teraz pod filmik. Do zobaczenia. Na razie. Hej, hej. Pa.